My nie musimy być tacy jak Jan Chrzciciel, żeby być w Królestwie. Że najmniejszy w Królestwie Niebieskim może być większy od Jana Chrzciciela. Każdy z nas, kto jest blisko Jezusa Chrystusa, kto słucha Jego słowa, kto idzie za Nim, może być większy od Jana Chrzciciela, od tego niesamowitego, pełnego mocy i ducha proroka Bożego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jan Chrzciciel prorokiem wielkim był. Można by rozpocząć w ten sposób homilię właśnie dotyczącą tej Ewangelii, którą Kościół dziś proklamuje w uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Zresztą Jan Chrzciciel nie tylko był największym z proroków, ale też jednym z największych świętych w Kościele katolickim, aż po dziś dzień. Do tego stopnia, że Kościół ma dwie uroczystości związane z Janem Chrzcicielem. Uroczystość Jego narodzenia i uroczystość Jego męczeństwa. Tak dla porównania, to tylko więcej uroczystości ma Maria ze wszystkich świętych i bo nawet święty Józef nie ma dwóch uroczystości i nawet święty Piotr nie ma dwóch uroczystości w ciągu roku liturgicznego. Tak więc święty Jan Chrzciciel przez liturgię jest traktowany jako numer dwa po Maryi. I rzeczywiście tak Jana Chrzciciela traktował Kościół pierwszych wieków, bo właściwie mówił o nim Jan Poprzednik. Żeby to dobrze zrozumieć, trzeba pamiętać, że w Izraelu od czasów powrotu z niewoli i odbudowy świątyni, od czasów proroka Zachariasza, Malachiasza, nie było proroków. Przez kilkaset lat właściwie tak jakby Bóg milczał. Nie było proroków. I wreszcie powstał Jan Chrzciciel. Jan, który przygotował Jezusowi lud. Żeby to zrozumieć, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że Jan Chrzciciel tak naprawdę miał większy taki sukces duszpasterski niż Jezus. Kiedy Jan Chrzciciel głosił nawrócenie i chrzest, przepowiadając z mocą, przepowiadając nawrócenie, bo przychodzi Mesjasz, to ciągnęła do niego cała Judea, wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, ogromne masy ludzi, bo tam wtedy w większości właśnie mieszkali Izraelczycy, w tych rejonach. W Galilei znacznie mniej ludzi wtedy mieszkało. Więc to Jan Chrzciciel miał, można by powiedzieć, większe owoce przepowiadania wśród ludu Izraela niż Jezus. I faktycznie pierwsi uczniowie Jezusa to wszystko byli uczniowie Jana Chrzciciela. Ci, którzy poszli za Jezusem, dlatego, że to Jan Chrzciciel powiedział: oto Baranek Boży, oto ten, któremu ja nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów.
oto ten, który chrzci Duchem Świętym i ogniem. A ja po to przyszedłem, żeby on mógł się objawić Izraelowi. Trzeba, żeby on wzrastał, a ja, żebym się umniejszał. Tylko człowiek, który całkowicie z serca oddany jest Bogu we wszystkim, może tak sprawy traktować. Może sprawy traktować w ten sposób, że oto ci wszyscy moi ukochani uczniowie, wszyscy ci, którzy przyszli do Boga, którzy są w mojej wspólnocie, oni są wszyscy tutaj po to, żebym teraz mógł ich przekazać Jemu i nic nie zostawić dla siebie. I taki jest Jan Chrzciciel. Niesamowity prorok, który całkowicie jest oddany Bogu i który ma tylko jedną misję: przygotować drogę dla Mesjasza. Bo czas się wypełnił, bo oto Mesjasz przyszedł. Dlatego, moi drodzy, właśnie Kościół zawsze czcił Jana Chrzciciela jako tego, który przygotował Panu lud doskonały, który wprowadził Jezusa w Jego misję, który przygotował Mu uczniów. I tak Jezus traktuje również Jana Chrzciciela. Mówi: pomiędzy narodzonymi z niewiasty nie powstał większy od Jana. I jakby zaznaczając, że teraz już jest inny czas, mówi: ale najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Zobaczcie, Jan Chrzciciel, który był człowiekiem niesamowitej ascezy, niesamowitej bliskości Boga, który żył na pustyni, żywił się szarańczą i miodem leśnym, który nie miał względu na nikogo, który potrafił do ludzi bardzo znaczących, autorytatywnych, do ludzi będących w zarządzie Izraelem, do ludzi z arystokracji Izraela powiedzieć: nawróćcie się, bo już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. I nie myślcie sobie, że możecie powiedzieć: my mamy Abrahama za ojca, bo Bóg może z tej nogi od krzesła stworzyć syna Abrahama. Miał tak niesamowitą bezkompromisowość w głoszeniu nawrócenia i powrotu do Boga, jak chyba żaden z proroków. Taki był Jan Chrzciciel. Dlatego Kościół czci go w sposób szczególny. Ale zobaczcie, właśnie dla nas jest ta dobra nowina, że my nie musimy być tacy jak Jan Chrzciciel, żeby być w Królestwie. Że najmniejszy w Królestwie Niebieskim może być większy od Jana Chrzciciela. Każdy z nas, kto jest blisko Jezusa Chrystusa, kto słucha Jego słowa, kto idzie za Nim, może być większy od Jana Chrzciciela, od tego niesamowitego, pełnego mocy i ducha proroka Bożego. Dlatego każdy chrześcijanin jest we chrzcie przeznaczony do tego, żeby być kapłanem, prorokiem i królem.